10 maja poszliśmy do urn wyborczych, a właściwie poszła połowa z uprawnionych. W Świdnicy było to 49,26% osób, nieco więcej od średniej krajowej. Nie ma jeszcze wyników z powiatu świdnickiego, ale możemy śmiało powiedzieć, że podobnie jak w Świdnicy wygrał je u nas Bronisław Komorowski. Obecnie urzędujący prezydent otrzymał 9661 głosów. Andrzej Duda, który wygrał wybory w kraju, w Świdnicy zgarnął 6172 głosy. Z kolei czarny koń wyborów Paweł Kukiz miał aż 4904 głosy. Podobnie jak w całym kraju, czwarty był Janusz Korwin-Mikke, 852 głosy, piąta Magdalena Ogórek z SLD, 609 głosów, Janusz Palikot otrzymał 413 głosów, Adam Jaruba 170, Grzegorz Braun 151, Marian Kowalski 106, a Jacek Wild 94, natomiast Paweł Tanajno 57. O komentarze wyborów poprosiliśmy przedstawicieli poszczególnych partii. Oczywiście wyniki nieoficjalne, ale bliskie prawdopodobieństwa tego, co przedstawiły sondaże. Oczywiście z pokorą podchodzimy do wyniku. Myślę, że w tej chwili mobilizujemy siły w drugiej turze, że pójdą głosować ci, którzy wiedzieli o tym, że ten druga tura jest pewna, więc opuścili sobie i odpoczywali, piękne wyjście mieliśmy. A mam nadzieję, że również też Polacy pójdą po refleksję, czy tak naprawdę coś, co powinno jednak powinniśmy dać szansę prezydentowi na drugą kadencję, bo ten jakby realizował ciąg dalszy tego, co zaplanował. To tak nie jest, że w ciągu 5 lat można zrobić wszystko. Warto dawać szansę innym i mam nadzieję, że w najbliższym czasie prace to udowodnią, że ta prezydentura, 5-letnia kadencja nie była kadencją straconą. Było dobrych rzeczy wiele zrobionych. Uważam, że bardzo zasługują na to, żeby być autorskim prezydentem. Wczorajsze wybory w pierwszej turze na pewno dla większości Polaków były wielkim zaskoczeniem. Okazało się, że cała prawda, jaką chciano nam wmówić, ta bajka mainstreamowa, jest zupełnie nieprawdziwa. Scena polityczna w Polsce wygląda zupełnie inaczej jak sondaże CBOS-u. Tu nawet nie najważniejsze jest to, chociaż bardzo ważne, że prezydent Komorowski, który w danych sondażowych dostawał 60% głosów, gdzie miał nadzieję, opierając się na tych sondażach, że wygra w pierwszej turze, uzyskał wynik tylko 32%, ale również bardzo ważne jest to, że elektorat SLD i PSL praktycznie nie istnieje. Ich kandydaci uzyskali poparcie na poziomie 2,4% i 1,6%. Ja jeszcze mam te dane wcześniejsze, być może zmieniły się w międzyczasie. Nikt nie doceniał ruchów obywatelskich, szczególnie ruchu obywatelskiego Pawła Kukiza. Przyszło 20%. To jest ogromny kapitał polityczny. Ta scena polityczna po tych wyborach, po pierwszej turze wyborów prezydenckich zupełnie wygląda inaczej niż wyglądał wcześniej. Czyli obraz tej sceny. Scena jest taka sama, natomiast mamy najbardziej prawdziwy sondaż, czyli mamy werdykt wyborców w pierwszej turze. Choć trzeci wynik należał do Pawła Kukiza, to jego nazwisko wybrzmiewa w kategorii zwycięstwa. Byłem zaangażowany w tej kampanii, więc oczywiście mnie bardzo cieszy. Mimo, że nie udało się znaleźć do drugiej tury, ale to jest dobry prognostyk przed wyborami parlamentarnymi.